Jedziemy na Euro. Szczęsny bohaterem obronił karnego w serii jedenastek. Ukraina i Gruzja z awansami na turniej. Były piłkarz próbuje sił w wyborach i na start zalicza sporą wpadkę. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku poważne oskarżenie niemieckiego dziennikarza pod adresem Antonio Rüdigera. Przeciągające się negocjacje Bayernu z Alfonso Davisem. Trener FC Porto z poważnymi oskarżeniami ze strony hiszpańskiego burmistrza. Rozgrywki Gerarda Piqué zyskały nowe gwiazdy futbolu. José Mourinho otwarty na pracę w Arabii Saudyjskiej. No i proszę Państwa, jedziemy na Mistrzostwa Europy. Już teraz zachęcam do subskrypcji kanału, bo filmy podczas Euro będą pojawiały się codziennie. A jeżeli jesteś już stałym widzem, to miło mi będzie, jeżeli zostawisz łapę w górę, po prostu daj znać, że jesteś aktywny. A teraz przejdźmy do tego, co tam się wczoraj wydarzyło. Wczoraj, chwilę po północy, Michał Probierz ogłosił kadrę na mecz. Zabrakło w niej miejsca dla Pawła Wszołka, Pawła Bochniewicza oraz Jakuba Modera. Nieobecność piłkarza Brighton, który zagrał w spotkaniu przeciwko Estonii, była zaskoczeniem. Według informacji portalu meczyki.pl, selekcjoner podjął tę decyzję wyłącznie z przyczyn sportowych. Probierz według zasady zwycięskiego składu się nie zmienia, postanowił wystawić zwycięską jedenastkę z meczu przeciwko Estonii. Od pierwszej minuty był to mecz walki. Gorąco zrobiło się pod koniec pierwszej połowy. Do siatki trafił Davis, jednak jak się okazało, był na minimalnym spalonym. Druga połowa również nie przyniosła bramek, a to oznaczało dogrywkę. Bardzo bliscy gola byli Walijczycy, ale fantastyczną interwencję zaliczył Wojciech Szczęsny. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia. W dodatkowych 30 minutach najbliżej gola był Piotrowski po strzale z dystansu. Rzuty karne zakończyły się naszym zwycięstwem. Wygraliśmy 5-4, a jedenastkę w ostatniej kolejce obronił Wojciech Szczęsny. Patrzeć na to nie mógł Lewandowski, który odwrócił się tyłem do bramki Szczęsny. Mimo fatalnych eliminacji udało się nam awansować na mistrzostwa. Dostaliśmy się na Euro jako ostatnia, 24. drużyna. Biało-czerwonym udało się awansować, nie oddając ani jednego celnego strzału przez 120 minut. Już za kilka miesięcy na niemieckich boiskach zmierzymy się z Francją, Holandią oraz Austrią. Jak oceniacie mecz Polski z Walią? Czy zasłużyliśmy na awans? Jak widzicie nasze szanse na Euro? Dajcie znać w komentarzu. Jak wyglądała rywalizacja w pozostałych finałach baraży? Historyczny pierwszy awans na duży turniej wywalczyła Gruzja. Gruzini pokonali Greków po rzutach karnych 4-2. Na Euro zagrają w jednej grupie z Czechami, Turcją oraz Portugalią. Awans wywalczyła także Ukraina. Nasi wschodni sąsiedzi we Wrocławiu pokonali Islandię 2-1 po golach Cygankowa i Mudryka. Ukraińcy w grupie E zagrają z Belgią, Słowacją oraz Rumunią. Tego samego dnia mecz eliminacji do Mistrzostw Europy rozegrała reprezentacja do lat 21. Selekcjoner Adam Majewski od pierwszej minuty postawił m.in. na Marczuka, który kilka dni wcześniej był jeszcze na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji. Niestety biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bułgarią. Spotkanie rozgrywane było na opustoszałym stadionie śląskim w Chorzowie. Po raz kolejny w rozgrywkach Elite League nie potrafiła wygrać drużyna do lat 20. Polska zremisowała 1-1 z Rumunią. Ważne zwycięstwo odniosła reprezentacja do lat 17. Młodzieżowa drużyna pokonała rówieśników z Czech 2-1. Dzięki tej wygranej biało-czerwoni zapewnili sobie awans na Mistrzostwa Europy. Wczoraj rozgrywano także mecze towarzyskie. Kolejne zwycięstwo odniosła reprezentacja Niemiec, która pokonała 2-1 Holandię. W innym ciekawym sparingu Anglia zremisowała 2-2 z Belgią. Rywalizacja Hiszpanów z Brazylijczykami zakończyła się remisem 3-3. Piłkarz Realu Madryt został oskarżony przez dziennikarza o powiązania z grupą terrorystyczną. Mowa o Antonio Rüdigerze, który jest wyznawcą islamu. Niemiec całkiem niedawno na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym klęczy na modlitewnym dywanie i jest ubrany na biało. 10 marca rozpoczął się Ramadan. Przy tej okazji były dziennikarz niemieckiego Bilda Julian Reichelt oskarżył Rüdigera o powiązania z organizacją terrorystyczną. W poście na portalu X możemy przeczytać. Ten gest jest używany przez terrorystów od 2 dekad. Bez wątpienia stało się to pozdrowieniem ISIS i islamistycznych morderców na całym świecie. Ludzi, którzy mordowali w Berlinie i sprowadzili na świat katastrofę oraz niezmierzone cierpienie. Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji postrzega podniesiony palec jako oznakę radykalizacji islamistów. Minister Spraw Wewnętrznych nazywa ten gest niedopuszczalnym. Każdy, kto go pokazuje, świadomie pozdrawia fanatyków. Wpis ten spotkał się z natychmiastową reakcją piłkarza Realu Madryt. Złożył on skargę karną do berlińskiej prokuratury, uzasadniając ją oszczerstwami oraz podżeganiem do zniewagi i buntu. Dodatkowo niemiecki Związek Piłki Nożnej zawiadomił Centralne Biuro do Spraw Zwalczania Przestępczości Internetowej o popełnieniu przestępstwa.
W mediach pojawiły się kolejne informacje w temacie negocjacji Bayernu Monachium z Alfonso Davisem. Kontrakt Kanadyjczyka z Bawarczykami obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. W związku z tym Bayern chce ją przedłużyć. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Davisa. Bawarczycy mieli zaproponować mu pensję w wysokości 13 milionów euro. Alfonso liczy na przynajmniej 20 milionów. Nie dał on jednak ostatecznej odpowiedzi. Tak twierdzą niemieckie media. Sam Davis nie zamierza się spieszyć z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. To może oznaczać, że 23-latek gra na czas w kwestii transferu do Realu Madryt. Trener FC Porto niedługo może mieć poważne problemy. Sergio Conceição został oskarżony przez burmistrza hiszpańskiego miasta Cartaya o przemoc. Trener w trakcie młodzieżowego turnieju piłkarskiego miał uderzyć burmistrza, policjanta oraz sędziego. Na te zarzuty postanowił odpowiedzieć sam szkoleniowiec, składając skargę na burmistrza. Pełnomocnik Portugalczyka powiedział: "Zaprzeczamy oskarżeniom burmistrza, które nie mają związku z prawdą. W świetle opublikowanych informacji złożymy też skargę w związku ze zniesławieniem, którego dopuścił się Manuel Barroso." Rozgrywki założone przez Gerarda Piqué zyskały kolejne gwiazdy. Mowa tutaj o rozgrywkach Kings League, w których rywalizują 7-osobowe drużyny. Całkiem niedawno ogłoszono Mistrzostwa Świata, w których mają wziąć udział 32 ekipy. Będzie drużyna Neymara o nazwie Furia FC. Ostatnio ogłoszono, że udział w turnieju wezmą ekipy Edena Hazarda i Rio Ferdinanda. Rywalizacja ma się rozpocząć 26 maja i trwać do 9 czerwca w Meksyku. Do ciekawej sytuacji doszło niedawno w Szwecji. Na 9 maja pierwotnie zaplanowano rozegranie finału Pucharu Szwecji między Malmö FF a Djurgården IF. Ostatecznie spotkanie zostanie rozegrane szybciej, bo 1 maja. Ma to związek z finałem Eurowizji, który zaplanowano na dni 7-11 maja i ma się odbyć w hali Malmö Arena. Według szwedzkiej policji organizacja dwóch imprez masowych w tym samym czasie byłaby niebezpieczna. José Mourinho w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że miał ciekawą ofertę pracy. Chłopczyk aktualnie jest bezrobotny po tym, jak został zwolniony z AS Rome. Dużo osób widzi go teraz w roli trenera w Arabii Saudyjskiej. Jak się okazuje, Portugalczyk miał już ofertę z tamtego zakątka świata. Zostanie trenerem klubu Saudi Pro League? Jeśli zapytasz mnie w przyszłości, nigdy nie mów nigdy. Miałem poważną propozycję, ale odmówiłem, ponieważ byłem związany z AS Romą. Czas pokaże, czy The Special One zawita do egzotycznej Arabii Saudyjskiej. Na koniec opowiem wam o pewnym byłym piłkarzu, który spróbował swoich sił w wyborach. Jacek Kiełb, były piłkarz m.in. Korony czy Lecha Poznań, kandyduje do Rady Miasta Kielce. W trakcie pierwszego swojego wystąpienia nie poszło mu najlepiej. Zaangażujemy mocniej niż dotychczas nasze... nasze profesjonalne kluby sportowe do większego zaangażowania się ze sportem amatorskim i półamatorskim i naprawdę, przepraszam. Po tym niepowodzeniu Kiełb postanowił nagrać filmik, na którym z dystansem i uśmiechem odnosi się do wpadki. Pewny, że się przygotowałem w 100%, że wszystko pójdzie łatwo, ładnie, to jednak stres zrobił swoje. Obiecuję poprawę. Z własnego doświadczenia wiem, że trening czyni mistrza. Po wyborach sprawdzimy, czy udało mu się dostać do Rady Miasta. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał, widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!